Świra Maskarada w Labiryncie. Jest to jedyny dzień w roku, kiedy goście w przebraniach mogą zwiedzać ogrody Hortulus Spectabilis bezpłatnie. Zasada jest jedna, przebranie musi być kompletne. Tegoroczna maskarada mimo sytuacji epidemicznej była niezwykle udana. 25 sierpnia ogrody Hortulus Spectabilis odwiedziło ponad 1500 gości, w tym ponad 300 przebierańców. Kolorowa, radosna impreza, która to już edycja? To już czwarta maskarada z okazji Dnia Świra. Przyjęło się to? Bardzo, co roku mamy coraz więcej przebierańców. A jakieś stroje dominują, czy to jest dowolność? To jest pełna kreatywność, stroje są i wyciągnięte z szafy, i wypożyczone, i zrobione własnoręcznie, także to jest pełna kreatywność i dowolność strojów. Co roku wybieramy najlepszego przebierańca, kategorie są dwie, najlepsza przebrana ekipa i najlepsze przebranie solo, także zobaczymy, kto wygra w tym roku, a zwycięzcę wyłonią internauci na Facebooku. Nagrodą w konkursie na przebrania jest udział w dyniowej gonitwie i dyniowym garden party. To wszystko we wrześniu już. Tak, to wszystko odbędzie się już we wrześniu, także serdecznie zapraszamy. Silna ekipa. Czym inspirowałeś się? Piratami z Karaibów. Cała maska to jest maska Davy'ego Jonesa. Tutaj mamy jeszcze Jacka Sparrowa, mamy jeszcze rekinka z naszej ekipy. Druga część ekipy to są elfy. Proszę bardzo. Nasz Bart. No i tutaj Harley Quinn, nasza koleżanka. Trochę się wyrwała jakby z klimatu. A skąd przyjechaliście? Większość to jest z Koszalina. Dokąd zmierzasz, dziewczynko, i co masz w koszyczku? Mam dary dla babci. Wino i jabłuszka jeszcze. A czy to chyba lekarstwo trzeba zawieźć? No to lekarstwo jest właśnie cytr nasz polski z jabłuszek, także uważam, że będzie bardzo zadowolona babcia. Powiedz, za kogo ty się przebrałeś? Za Hulka. A kto to jest Hulk? Avengers. Avengers. A ty za kogo się przebrałeś? Smok? Smok. Harry Potter węgierski. Kto ten strój wymyślił? Nie wiem, ale... Mama uszyła? Nie. Ale dostałem go. Tutaj z synem tworzymy duet Łowców Smoków. To jest smok, tu jest wojownik. Przyjmijmy, że wikiński. I tak, i w duecie dzisiaj występujemy w konkursie. Fajnie jest, dobrze się bawicie? Bardzo dobrze. Jest piękna pogoda, bardzo ciekawe tutaj są atrakcje dla dzieci. Na wolnym powietrzu, także też bezpiecznie z uwagi na ostatnie tutaj wydarzenia epidemiczne. Dlatego no, wybraliśmy tę formę rozrywki właśnie. Gdybyśmy tak się nie mogli przybliżyć datę tych strojów? 18-17 wiek. Skąd pomysł na taki wygląd? Z internetu. Tutaj bardziej, bo córka miała sukienkę i tak w sumie chciałam się dopasować do niej, a no i okazało się, że znaleźliśmy komplet. Rozumiem, że w wolnych chwilach pani wyszywa takie stroje. Ja szydełkuję. To nie jest dzieło rąk? Nie, wypożyczone specjalnie na dzisiaj. Przyjechaliśmy tu specjalnie właśnie na ten dzień, żeby z dziećmi tak uczcić dzisiejsze święto. A który raz na tej imprezie jesteście? Jeszcze raz. Fajnie jest? Tak, zdecydowanie. Pandemia spowodowała, że szkoły wiosną w Polsce zostały zamknięte, a uczniowie pobierali naukę zdalnie przez internet. Niestety wiele komputerów im służących nie odpowiada już wymogom stawianym przez różne programy, a w niektórych domach zwyczajnie brakuje stanowisk do pracy i kilka osób przypada na jedno urządzenie. Jak sobie poradzić z taką sytuacją? W jaki sprzęt należy wyposażyć ucznia, aby mógł on efektywnie uczestniczyć w nauczaniu zdalnym, jeśli takowe wystąpi? Zależy, o jakim typie urządzenia mówimy. Jeżeli jest to na przykład laptop, to tak naprawdę mamy w nim już wszystko. Mamy wbudowaną kamerkę, wbudowany mikrofon oraz oczywiście głośniki, czyli w laptopie praktycznie mamy wszystko to, co niezbędne do nauki zdalnej. Jaka to musi być półka cenowa, żeby to już działało poprawnie? Myślę, że w okolicach od 2000 zł już można oczywiście kupić taki sprzęt, który rzeczywiście będzie działał pod tym zdalnym nauczaniem, przepustowością internetu i tak dalej, płynnie, sprawnie, przede wszystkim, żeby był wyposażony w szybki dysk SSD. A
się na tak zwanego blaszaka, komputer, PC, w co musimy go doposażyć? Składając zestaw komputerowy, jeżeli chodzi o jakąś pracę zdalną i tak dalej, wszelkiego rodzaju peryferia dodatkowe, typu nawet karta sieciowa Wi-Fi, czy też na przykład właśnie kamerka i tak dalej, musimy doposażyć osobno. Blaszak nie ma w sobie ani Bluetooth, ani Wi-Fi i tak dalej, choć zdarzają się takie zestawy gotowe, ale to już są konkretnych producentów. A czy widać jakieś większe zainteresowanie wśród rodziców, przychodzą, pytają? Oczywiście, że tak, jak najbardziej. My mamy wzmożoną sprzedaż aktualnie zestawów komputerowych, ponieważ jeżeli decydujemy się na zestaw komputerowy, to pamiętajmy, że w tym samym budżecie, który byśmy wydali na laptopa, w zestawie komputerowym zdecydowanie mamy lepsze parametry. Prosty przykład, w komputerze stacjonarnym grafika jest tej wielkości, w laptopie ona jest 4 razy, że tak powiem, mniej wydajna, no i mniejsza. Ale do tego wszystkiego jest niezbędny internet. Jaka to musi być przepustowość, żeby to działało wszystko sprawnie? Jesteśmy w dobie, gdzie rzeczywiście praktycznie dużo osób już ma tak zwany podłączony światłowód. Mówimy tu o łączach rzędu 100 megabitów. No to nie przesadzam z tym światłowodem wszędzie. 300 megabitów, ale myślę, że takim standardem dzisiaj 20 megabitów powinno w zupełności wystarczyć. Ten, co oferuje nam komórka, wystarczy? Jeżeli chodzi o telefony komórkowe oraz w ogóle tak naprawdę internet mobilny, musimy pamiętać, że oczywiście, że tak powiem, operatorzy nas kuszą tymi wszelkimi przepustowościami i tak dalej, ale tutaj jesteśmy uzależnieni od wielu czynników. To jest jednak na odległość, czyli wszystko zależy od obłożoności nadajnika, tak, od odległości od tego nadajnika, także tutaj różnie to bywa. Wzmacnia i uodparnia nasz organizm. Regularnie spożywany pomaga przetrwać pogodowe huśtawki bez przeziębień. To dobra pora, by zrobić zapasy na zimę. Pierwsze pytanie takie łatwe. Jak powstaje miód? Co potrzeba? Miód powstaje bardzo prosto. To tylko zależy od tego, gdzie jest, od są odpowiednie warunki. A warunki odpowiednie są wtedy, kiedy są pszczoły, kwiaty i dobra pogoda. No i pogoda, czyli jeszcze wilgotność, nasłonecznienie, no i odpowiednie kwiaty. Każde kwiaty wymagają całkowicie innych warunków do nektarowania, czyli dodawania miodu, nektaru, a z nektaru powstaje miód. Pszczoły przerabiają ten nektar, nektar to jest mała zawartość cukru, a duża ilość wody. A pszczoły znoszą do ula, przerabiają, dodają enzymów, wszystkich substancji odpornościowych i dopiero wtedy po odparowaniu z tego rzadkiego nektaru do gęstego, dojrzałego miodu powstaje miód. Jakie miody nas czekają jeszcze we wrześniu? Na pewno wrzos, na pewno nawłoć i może być późna spać. To wszystko zależy od tego właśnie, od tej pogody, czy wystąpią odpowiednie warunki. No i na ten moment szacuję, że wrzosu będzie bardzo mało albo w ogóle go nie będzie. Jeszcze nie wiem. Na razie wagi, które mam pod ulami, pokazują bardzo małe przybytki, a wręcz w niektórych pasiekach minusy. No, nawłoć też wymaga specyficznych warunków i odpowiedniej gleby, więc no, na początku było bardzo sucho, ta nawłoć nie nektarowała, a w tym momencie jest mokro i nie wiemy, czy ta roślina przebije tą barierę tego wysuszenia do nawilżenia, żeby dawała z powrotem nektar. Czy to prawda, że miód jest czysty chemicznie, bo pszczoły nie zbierają nektaru z jakichś spryskanych pól? Pszczoły mają bardzo wyczulony węch, to co jest bardzo jej potrzebne jako do osobnika, który wyszukuje z daleka nektar, a nektar pachnie, czyli tylko i wyłącznie po zapachu go wyszukuje. Więc to co jej pachnie nieznajomo lub obco lub nieprzyjemnie, ona nie będzie tego zbierała. Przykładowo mamy rzepaki hybrydowe, które zapylają się same, nie potrzebują same, no częściowo same, częściowo przez owady. I one nie potrzebują tak bardzo pszczół, przez co też i pszczoły nie są tak bardzo zainteresowane, bo roślina nie daje tego bodźca dla pszczoły, żeby na niego siadała, czyli prawdopodobnie mniej jest nektaru. A można powiedzieć, który miód jest najbardziej wartościowy, najzdrowszy? Każdy miód jest dobry i wartościowy i zdrowy, jeżeli nie był nigdy podgrzewany. To jest najważniejsze, ponieważ miód, który został podgrzany, przejdzie w nim w ciągu jednej doby czy dwóch dób podgrzewania tego miodu, zajdzie w nim reakcja, jakby przechowywali ten miód 2 albo 5 lat nawet.
Tak, w ciągu jednej doby może się to wydarzyć, jeżeli ktoś zadziała dużą temperaturą na niego. Wszystkie enzymy pod wpływem temperatury przereagują z miodem, przereagują, no zniszczymy to, co żywe, białka pościnamy i to już nie jest ten sam miód, co przed. A jak przechowywać miód w domu? W lodówce? Jeżeli miód nie jest już spasteryzowany, czyli rozgrzany mocno, co prawda no nie każdy rozgrzewa mocno, ten miód, który krystalizuje po rozgrzewaniu, ten miód będzie warto go przechowywać w niskiej temperaturze. Czyli krystalizuje, czyli w ciągu 3 tygodni, niektóre miody do 3 miesięcy, ale to spadziowy i akacjowy, potrafi krystalizować właśnie do 3 miesięcy. A wszystkie inne miody, które nie krystalizują długo, to możemy przechowywać nawet i w piekarniku, no, żeby tylko się nie skarmelizował i będzie wszystko w porządku. Ale miód kupiony na przykład w grudniu czy w styczniu, jeśli on jest płynny, no to jest jakaś podejrzana sprawa? Oczywiście, że tak, ponieważ jeżeli z wyjątkiem, mówię, wysokofruktozowych i wielozłożonych cukrów w miodzie, jeżeli takie występują, to on bardzo długo krystalizuje. Jeżeli miody mamy, proste cukry w nich, czyli glukoza, fruktoza głównie, czyli w tych pierwszych miodach w ciągu sezonu, im dalej do jesieni, tym bardziej cukry złożone. Im bliżej wiosny, tym szybciej krystalizuje miód. Taka jest zależność. I on będzie krystalizował, musi skrystalizować, prawdziwy miód musi skrystalizować. Spotkałem taką teorię, że miód im ciemniejszy, tym zdrowszy. To jest prawda? Ludzie lubią chyba ten kolor, bo też to właśnie wiele osób, jak stoi na stoisku, miód jaśniejszy i ciemniejszy z tego samego gatunku, bo był z innej pasieki, jakieś inne kwiatki, pszczoły domieszały, to wybierają ten ciemniejszy. A czy im ciemniejszy, tym zdrowszy? No, ciężko powiedzieć. Bo na przykład im spać ciemniejsza, tym bardziej zanieczyszczona przez różne drobinki i pyłki. No co jest naturalne i że z cechą, to nic nie jest złego. A można jakimś domowym sposobem rozpoznać jakość miodu, czy to jest dobry miód, czy oszukany? Poczekać, aż się skrystalizuje, czy już skrystalizowany kupować. Nie kupować miodu domowym sposobem, mówię, no tak jak się przyjdzie i na oko patrzy, to nie kupować miodu, który ma kaszkę taką i płyn, jakby kuleczki, płytki. Jak bardzo chrzęści pod zębami, to jest jedna z oznak tego, że miód był, czy mógł być lub był wcześniej podgrzewany. Ile czasu żyje pszczoła? To znowu zależy. Zależy od tego, jak intensywnie pracuje. W sezonie żyje do około 30 dni, czyli przy intensywnym zbiorze, a w ciągu zimowli, w takim jakby hibernacji, letargu, potrafi przeżyć i 8 miesięcy. To jest naprawdę już bardzo długi czas. Pszczoły naturalnie się jakby hibernują poprzez zbicie w kłąb, oddychają, wydzielają dwutlenek węgla i ten dwutlenek węgla je tak troszeczkę jakby hibernuje, czyli spowalnia procesy życiowe, przez to one mniej jedzą, wolniej się poruszają i są w stanie ten długi, ciężki okres przetrwać. Kultowy model Skody pojawia się z nowym wyglądem i mnóstwem innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Octavia 2020 robi niesamowite wrażenie. Skoda Octavia to jeden z najczęściej wybieranych samochodów w Polsce. Premiera czwartej generacji tego kompaktu jest ważna nie tylko z uwagi na preferencje zakupowe Polaków. Czesi ponownie podnoszą poprzeczkę konkurencji. Czwarta Octavia prezentuje się nieźle. Spodoba się większości odbiorców, bo nie jest kontrowersyjna, wygląda po prostu bardzo dobrze. Choć stylistyka Octavii wygląda świeżo i atrakcyjnie, to wciąż mocno nawiązuje do innych modeli tej marki, szczególnie Superba. Nowością są LED-owe reflektory z 22 segmentami, które wytną ze snopu światła nadjeżdżające pojazdy. Podobieństwa do flagowej limuzyny znajdziemy również w tylnej części nadwozia. Szerokie lampy wyglądają klasycznie i bardzo elegancko, podobnie jak ogólna bryła tego samochodu. Liftback z wolno padającą tylną szybą wygląda naprawdę atrakcyjnie, niemniej dobrze prezentuje się wersja kombi. Nową Octavię naprawdę nie trudno będzie rozpoznać na ulicy. Octavia czwartej generacji jest nieco dłuższa, szersza i wyższa, ale rozstaw osi nie zmienił się nawet o milimetr. Przy niemal niezmienionych wymiarach zewnętrznych auto oferuje nieco więcej miejsca w środku. Nowa Octavia Kombi mieści w bagażniku 640 litrów pojemności.
To 30 więcej niż w poprzedniku. Sporo. W prezentowanym egzemplarzu w bagażniku umieszczono pomysłową przegródkę. Po bokach są funkcjonalne zagłębienia, podłoga jest podwójna. Tylną kanapę można złożyć przyciskami na ściankach bagażnika. Nowa Octavia wyposażona jest oczywiście w stosowane w tej marce rozwiązania z gatunku proste, sprytne i przydatne. Wszyscy znamy parasol chowany w drzwiach. Skrobaczkę do szyb znajdziemy w klapce od wlewu paliwa. Wiele praktycznych schowków. Do tego znowu dochodzą kolejne elementy, specjalne kieszenie na smartfony dla pasażerów jadących z tyłu. Dla nich przewidziano również specjalne tylne zagłówki na wypadek, gdyby chcieli się w trakcie podróży zdrzemnąć. Głowa nie będzie uciekać na boki. Wnętrze nowej Skody Octavii jest równie przestronne co dotychczas, ale jeszcze bardziej praktyczny. Miejsca jest jak w segmencie D. Nowa Skoda Octavia wyposażona jest w ergonomiczne fotele o bardzo szerokim zakresie regulacji, które zostały certyfikowane przez niemieckie Stowarzyszenie Lekarzy Ortopedów i Fizjoterapeutów. Schowków jest jeszcze więcej i jak zwykle są jeszcze bardziej przestronne. Dwuramienna kierownica wygląda bardzo atrakcyjnie, dobrze leży w dłoniach, jest świetnie wykonana, a wielofunkcyjne przyciski są nie tylko przyjemne w dotyku, ale także intuicyjnie rozłożone. Kabinę wykończono przyjemnymi w dotyku materiałami i połaciami plastiku Piano Black. Postawiono na minimalizm. Nie ma już klasycznego drążka zmiany przełożeń w autach z automatem. Joystick jest bardzo łatwy w obsłudze, a przede wszystkim prawie nie zabiera miejsca w tunelu środkowym, dzięki czemu można było zaprojektować ogromną półkę z wbudowaną ładowarką indukcyjną, na której łatwo można położyć smartfon. Nie ma także osobnego panelu klimatyzacji, elementy sterowania nabiewem przeniesiono na ekran multimediów. Nawet podstawowe egzemplarze Octavii będą wyposażone w 8-calowy wyświetlacz. W topowej wersji mamy tablet o rozmiarze 10 cali. Nowa Skoda Octavia ma zupełnie nowy projekt cyfrowych wskaźników kierowcy, bardzo minimalistyczny i elegancki. Z jednej strony jest on bardzo praktyczny i prosty w przekazie, a to w sumie najważniejsze jego cechy i zalety jednocześnie. Dostępnych jest kilka widoków i da się go w dosyć dużym zakresie skonfigurować, to także ogromny plus. Na pokładzie nowinek jest więcej. Octavia może mieć 3-strefową klimatyzację, nawet 5 złączy USB typu C. Skoda Octavia po raz pierwszy może być wyposażona w wyświetlacz przezierny Head-Up Display. Producent poszedł tutaj na całość i od razu skorzystał z wersji high-endowej, czyli prezentacja danych bezpośrednio na przedniej szybie w kolorze z szerokim wachlarzem wyświetlanych informacji. Bardzo fajnie to wygląda i naprawdę jest użyteczne. Przyciski pod ekranem służą jako skróty do ustawień samochodu, do klimatyzacji albo do wyboru trybu jazdy. W masku otrzymanej do programu Octavii pracował dwulitrowy motor wysokoprężny o mocy 150 koni mechanicznych połączony z siedmiobiegową przekładnią automatyczną. Skoda Octavia przyspiesza z lekkością. Niezależnie od tego, czy dopiero ruszamy, czy jedziemy 100 km na godzinę i chcemy kogoś wyprzedzić, samochód nie ma żadnych problemów z przyspieszeniem. Elastyczność jest rewelacyjna. Znacząco zmodernizowano systemy bezpieczeństwa, takie jak Front Assist czy asystent martwego pola, wraz z układem ostrzegającym o ruchu poprzecznym. Ten pierwszy reaguje w większym zakresie i jest precyzyjniejszy, a w awaryjnej sytuacji potrafi rzeczywiście zdecydowanie użyć hamulców, by uniknąć kolizji. Asystent martwego pola nie tylko ostrzega o pojazdach obok nas, ale także pomaga zapobiec niepotrzebnemu zajechaniu komuś drogi. Auta wygrywane są z daleka, a do tego lampa ostrzegająca jest duża na obudowie lusterek. Seryjny jest asystent manewru, który zatrzyma pojazd, jeśli nieopatrznie zignorujemy ostrzeżenia czujników parkowania. Skoda Octavia oferuje drugi poziom autonomicznej jazdy. To zespół systemów takich jak adaptacyjny tempomat, asystent pasa ruchu, system rozpoznawania znaków drogowych czy system nawigacji satelitarnej. Wzajemna wymiana informacji między tymi elementami pozwala na półautomatyczną jazdę nie tylko na autostradzie, ale także w korku, jak i na drogach międzymiastowych jednopasmowych. Skoda Octavia ma reagować na ograniczenia prędkości, skrzyżowania, zakręty i oczywiście inne samochody. Nowością jest pełny asystent jazdy w korku, którego nie było w dotychczasowej Octavii. Ma on nie tylko dopasować prędkość pojazdu, ale także podążać wyznaczonym pasem ruchu czy podążać za innymi pojazdami. Nowa Skoda Octavia prowadzi się bardzo pewnie i precyzyjnie. Układ kierowniczy przekazuje jak na dzisiejsze standardy sensowną ilość informacji. ESC zostało bardzo dobrze zestrojone i interweniuje tylko wtedy, kiedy jest to naprawdę konieczne, by wyciągnąć kierowcę z opresji. Robi to naprawdę dobrze, korygując tor jazdy poprzez przyhamowanie poszczególnych kół. Zawieszenie jest odpowiednio sztywne i zwarte, co daje pewność siebie. Nie ma mowy o bujaniu czy kładzeniu się na lusterkach w zakręcie. W zakręty można wpadać naprawdę szybko i równie szybko je pokonywać. Nowa Skoda Octavia 2020 zaskakuje na wielu poziomach. Gigantyczny awans technologiczny, znacząca poprawa jakości wykończenia, a także kolejne postępy w aspekcie praktyczności i przestronności w segmencie.
Skoda Octavia 2020 zachwyca pod każdym względem. Nie bez powodu to absolutny bestseller wśród samochodów osobowych czeskiej marki. Dziś to już wszystko. Zapraszam na kolejny premierowy program, jak zwykle za 2 tygodnie. Szerokie, bezpieczne drogi. Do zobaczenia.